przeklęce. Ja się z tymi paniami nie identyfikuję, czy jakoś tak ładnie. Także dużo jest takich momentów w tej książce, ale to nie jest jedyne, co w niej jest. To nie jest jedyną satyrą, jaka jest w czasie egzorcystów, satyra na Kościół. Jest również satyra, znaczy przynajmniej taka, którą ja wyłapałam, odebrałam, przypuszczam, że może być tego więcej. Bardzo lubię scenę w korporacji. Jest to scena w takim wysokim budynku na rondzie ONZ, 40-piętrowy biurowiec, taki znak naszych czasów, czyli wszyscy siedzą nękani przez złego szefa. I teraz nagle po złego szefa przychodzi policja, szef jest aresztowany i co się dzieje w tej korporacji? Wszyscy zaczynają bić brawo. Uwielbiam tę scenę. A potem przychodzi jakiś następny wspólnik szefa, no bo oni nie wiedzą, o co ten szef jest podejrzewany i myślą, że jakieś przekręty związane z firmą. I kiedy przychodzi jakiś tam tego szefa wspólnik, ktoś inny z tej korporacji, to oni zaczynają nagle krzyczeć, że jest drugi, że tego też weźcie. Policja tego nie chce brać, bo on nie jest zupełnie do niczego potrzebny. I jest duży zawód. W każdym razie. Na przykład na mnie ta scena bardzo mocno oddziałała. Może dlatego, że ja też pracowałam w korporacji przez 8 lat i po prostu no trochę wiem, jak to jest, jak ludzie w tej klatce się czują, jakby tylko czekają na pewno jakieś takie wyzwolenie. Dla nich to, że policja przychodzi po szefa, jest jakiegoś rodzaju uwolnieniem ich z więzienia. Nie, bardzo mi się to podobało. I jeszcze bardzo podobała mi się scena, gdzie pan Konrad się nabija, to tak to można chyba nazwać. Ja tak sobie mówię, bo żeby nie przeszkadzać w robieniu tej zupy, ale jeszcze bardzo przeszkadzać. Bo ja myślę, że czasami jak się gotuje, to najlepiej się to robi w milczeniu. Więc ja jeszcze do jednej sceny, jeżeli mówimy tutaj o tej satyrze społecznej, bardzo mi się podobał taki opis, przeczytam kawałeczek, bo to też pokazuje, jak fajnie jest ta książka napisana. Mi się wydaje, że różne rzeczy można mówić, prawda, bo są ludzie na przykład, którzy lubią literaturę fantastyczną, albo lubią kryminały, albo nie lubią, ale dla mnie przede wszystkim te książki są bardzo dobrze napisane, z takim biglem. Bardzo mi się to podoba. I nie mówię tak, żeby cukrzyć, tylko taką mam opinię. W każdym razie taki opis jest. Jak ktoś na Warszawę, to wie gdzie. W tej części Muranowa, wzdłuż ulicy Andersa, aż po stawki, wśród socrealistycznych gmachów, namnożyło się ostatnio wiele knajpek z artystyczno-hipsterskim klimatem. Za meble robiły tam kolorowe, borkowate pufy, europalety oraz inne przeciwne konstrukcje geometryczne 3D. Projektanci wnętrz i designerzy stanęli na głowach, żeby stoły w żadnym wypadku nie przypominały stołów, ale jeszcze można było coś na nich jednak postawić. W czasach młodości Luwena nazywało się ten dylemat dialektyczną sprzecznością rozwojową. W menu dominowały dania wegetariańskie i wegańskie, które wypadało popijać yerba mate. Za zamówienie flaków w rosole można było dostać w zęby od kucharza. Stałymi bywalczyniami tych lokali były sawaczki, liderki, aktywistki, obwieszone drewnianą biżuterią i debatujące o problemach niezmiernie ważnych dla Slavoja Žižka. Pryncypialnym reformatorkom ludzkości towarzyszyli nabici ćwiekami od podbródka poczubek głowy metroseksualni chuderlacy, baczący pilnie, aby we właściwym momencie głośno przytakiwać swoim szafarkom rozkoszy, bo jak nie, to czekały ich patriarchalne prace ręczne. Zostały element wyposażenia wnętrz należało uznać pochylone nad laptopami młode, ambitne i niezmiernie wrażliwe poetessy, które właśnie w takich okolicznościach przyrody znajdowały najodpowiedniejsze warunki do pracy twórczej. W każdym lokalu była co najmniej jedna taka, czasem dwie, trzymające się w przeciwległych końcach sali, żeby się wzajemnie nie banalizować. Pisanie w domowym zaciszu było passé. Wielkomiejski ruch i szum, sąsiedztwo dusz pokrewnych, postmodernistyczna aranżacja wnętrz stanowiły niezbędne dodatki wzmacniające intensywność literackiego autoerotyzmu. Dziwnym bowiem zbiegiem okoliczności wszystkie te poetessy co do sztuki nie znały innych godnych uwagi tematów jak badanie głębin własnego ja.